Dzień kobiet idzie, czas już przeto, jako że sprawa się docenia, raz zastanowić się nad kobietą. Po męsku. Tak, bez zastanowienia, bo kobieta to problem. Lecz gdy do problemu chciałem podejść raz, bez uprzedzeń, wtedy nie wiem, czemu problem zmierzył mnie wzrokiem, niechętnie i srogo, i tyle wiem o problemie, że miał koński ogon. I jak tu znaleźć spokój, gdy po Polsce hasa tych problemów? No problemów wokół cała masa. Te obojętnie mijasz obok, do tamtej jaścic okol no kobiety różnią się między sobą i to przeważnie pod względem pci, ale nie tylko. To całość ogarnie, ujrzy różnorodność, wybór jak w ciastkarni. Są babki miękkie, są babki twarde, są babki z kremem Elizabeth Arden, są babki wierne na kruchym spodzie, są babki starsze, za to na miodzie, yy, babki łagodne, czyli bez pianki, są katarzynki, są Stefanki, są bez, bez mężów oraz małżonki, czyli domowe napoleonki. Wybaczcie mi te alegorie. Nie idzie tu o słodycz, ani o kalorie, ale o ten wachlarz. Czyli o to zwłaszcza, że Dzień Kobiet niestety zbyt sprawę upraszcza, bo jak jednocześnie dzielić mam sentyment na tak szeroki asortyment? I jak nie wzdragać się na myśl o wspólnym święcie żon i ciż. Porządny człowiek nawet nie śmie pomyśleć o nich jednocześnie bez konsekwencji. Z tej przyczyny, jeśli idzie o mnie, to od dziś dzień kobiet dzielę na godziny. Godzina żon, godzina ciź, godzina panien, godzina wdów, godzina takich, że brak mi słów, godzina matron, a dla matek 500 plus rodzinny dodatek, godzina działaczek, godzina sąsiadek i pół godziny na wszelki wypadek.